Dobra, więc posłuchajcie, bo ja tutaj mówię, się zdrzemnąłem 2 godzinki. Na internecie siedziałem, się zdrzemnąłem, się teraz przebudziłem, taki trochę zakręcony jestem, nie? I ten Regeneration, co przed chwileczką nagrałem, mi tutaj umilił. Postój, ale mówię, jak stoję, to ja mogę tam sobie, kurde, Regeneration robić. Ale patrzcie, jaki to huk. Słuchajcie, jaki to huk, kurwa, jest. Kurwa, patrz! Jakbyśmy byli, kurwa, przy silnikach samolotu jakiegoś. Przerwało mi się nagranie, nie? Ale słyszeliście, że to jest parodia, nie? To jest parodia, ile paliwa idzie na czyszczenie filtra, czyli to paliwo, co ja wypalę na czyszczenie filtra przez 45 minut, to w starych ciężarówkach, kurwa, no nie, musiałbym z 200 km przejechać, nie? To jest, kurwa, parodia. Dobra, panowie i dziewczyny, kobiety, idę spać, nie, bo jestem przybolony, nie, jednak, kurde. Przybolony jestem, kurde, no. Te takie nocne jazdy, te 4 godziny, te 2 godziny jakieś spania, nie zrobiłem, nie, kurde, się budzę pijany dosłownie, taki. Posiedziałem chwilę, pospałem tutaj 1,5 godziny i, kurde, jestem taki zakręcony, nie, dobra, idę spać, dobra. Każdy mój głupi filmik ma swoje gwiazdy programu. Wcześniej było, kurde, te regeneracje. Słynne Regeneration, kurde. To w tym tutaj, w tej podróży, to kurwa inni kierowcy, nie? Brak respektu, kurwa, innych kierowców dla innych kierowców, no. Zaczęło się od tego, kurwa, gostka, co ja, kurwa, się poświęcałem jak wariat po nocach, kurde. Jakieś krzyczenie, odliczanie, kurwa, okna, nie okna, bicie się po twarzy. Kurwa, a gostek to wszystko olał. Chodzi mi o to, dobra, rozumie to, mówię, po raz tysięczny, rozumie, że ktoś jest zmęczony, nie jedzie, nie będzie tego, nie będzie życia poświęcał, ale kurwa, po to jest telefon, żeby zadzwonić, kurwa, i powiedzieć, gostek, nie jedź, nie spiesz się, bo ja, kurwa, staję. To tam jeden gostek czekał 13 godzin na nas, kurwy syna, kurwa, chuj, nie odzwonił, nie zadzwonił, nie? Dobra. Drugi gostek, zły telefon. Nie ma takiego numeru, no to akurat jest wina firmy, winna dawać, kurde, dobre informacje. Dobra, trzeci gostek teraz tutaj, tak, chyba. Już czekam 3 godziny na szczepę. Dzwoni od wczoraj, kurwa, dzwoni od wczoraj, żeby się z nim umówić, nie? Na bazie go nie ma. Czeski film, nie odbiera telefonu. Ja mu od wczoraj już wiadomości zostawiam, bo kurwa chce się z nim umówić. Gdzie się z nim spotkać, nie? Więc przyjeżdżam tutaj, na bazie go nie ma. Przyjeżdżam tutaj, gdzie często kierowcy zamiany przyczep robią. Tutaj na tym trackstopie, tutaj na przedmieściach Winnipegu. Ale kurwa, o co chodzi? Ja nie powinienem jeździć, szukać, kurwa, przyczepy mojej, no. Zamiana oficjalnie jest tam, na bazie. A ja, kurwa, gostek nie odbiera telefonu i ja szukam po Winnipegu, będę jeździł sobie, kurwa, przyczepy szukał, no. Znaczy, to, kurwa, ludzie, no ja pierdolę, no. I to jest właśnie respekt kierowcy do kierowcy. Do drugiego kierowcy, do czasu, nie? Do jego czasu. Nie powie, że się spóźni, kurwa, nie napisze. Tu go nie ma, kurwa, już widzę, że tu go nie będzie, bo... Przejadę po tym, kurwa, trackstopie, ale nie będzie go, no. Ja pierdolę. Kurwa, komuś zajebie, kurwa, no. Nie ma gostka, kurwa. I nie wiem, teraz, kurwa, patrzcie, ja teraz nie wiem. Ja wiem, że kierowcy
na ogół tutaj raczej olewają tą bazę, bo tam nie ma ani prysznicu, ani nic, kurde, tu jest paliwo, tu jest restauracja, tu jest wszystko, nie? Więc ja teraz nie wiem, gdzie ja mam jechać czekać? Czy mam tu czekać, czy mam tam czekać, kurwa? Skurwysyn pierdolony nie odbiera swojego, kurwa, zasranego telefonu. No kurwa pierdolona mać, no. Nie ma, kurwa, skurwiela jebanego. Kurwa! No ludzie, weźcie się, nie wkurwijcie. Kurwa, no ja wiem, że się wkurwiam, że przeklinam. No ale kurwa, takie właśnie nierespektowanie drugiego kierowcy, no. Kurwa, żeby chuj mi zadzwonił, powiedział, ty, spóźnię się, kurwa, o 50 tysięcy, kurwa, godzin! To bym się nie wkurwiał! A nie, kurwa, nie odbiera telefonu, no. Po chuja ten telefon ma, kurwa! 1000, kurwa, wiadomości już mu zostawiłem. Do kurwy! O, dzisiaj będzie, kurwa... Cisza, spokój. To dzisiaj będzie ostro, czuję. Kurwa mać, no. No nic, będę czekał jak kurwa. Cofnę się i będę czekał, kurwa. Z gościem pogadam, kurwa, jak przyjedzie, no kurwa mać, no. Skurwysyn, niech telefon chociaż mi zadzwoni. Kurwa. No i mówię. Kurwa. Nie wkurwijcie się, nie? Nie wkurwiacie, nie wkurwiliście mi się. Byście się na moim miejscu, nie? No dalej siedzi, cholera by to cię wzięła. Papieru. Kurwa, już to nie starcza, to kurde pizda. Dobra, uspokoiłem się, tu nie ma co się wkurzać, kurde, bo... Ten telefon, to ja powiem wam, to jest dobra terapia. Kurwa, miałem kupić te... A ja... Po to tam byłem, no. Po to poszedłem... Do środka. Żeby kupić olej, kurna, i te spryski, nie spryskiwać, tylko ten, jak to się nazywa, no tak, kurwa, nieważne, kurwa, no, inne gówno. Po to tam poszedłem, to kurwa jakąś taletę nagrałem, kurwa, i zapomniałem, nie? Dobra, cicho, od nowa zaczynamy. Chciałem powiedzieć, ten telefon to jest dobra terapia, nie? Bo jak ja się, nie, bez jaja, to mówię, jak ja się wkurwię, nagram to, wydrę mordę. Wiecie, że mi naprawdę to potem przechodzi? Bo wiem, że gdzieś to pokażę i to naprawdę wtedy już nie mam potem powodu się wkurwiać dalej, nie? Więc to jest kurwa terapia, nie? To jest terapia, nie? A kurde, chodzę z tym telefonem tam
Ludzie się patrzą jak na wariata, nie? Ci, co tam pracowali, nie? Ja mówię, muszę sobie naprawdę, kurde, kupić coś skrytego, nie? Bo kurde... No nie, bo ludzie, nie wiem, czy kurde, ale patrzyli się jakby, nie wiem, jakbym bombę jakąś miał, kurwa. Dwóch gostków tam pracuje. Dosłownie stanęli, kurde, i wiesz, ale taki, kurwa, taki, wiesz, takim szokiem jakby, kurwa, sparaliżowani, nie? Kurwa, mać, ludzie. Przewrażliwienie, kurwa, o tych terrorystach, o tego, to ludzie są przewrażliwieni, myślą, że, kurwa, jak ja nagrywam, to ja tutaj będę może bomby podstawiał, kurwa, w tym syfie zasranym, kurwa, trok rozpieprzę, kurwa. Kurwa mać. A co do gostka, mówię, kurwa, na tego co czekam, dobra, już się uspokoiłem, nie? Ale ja, kurwa, sobie z nim pogadam, nie? Ja sobie z nim pogadam, bo to mnie wkurwia takie coś, nie? Z nim pogadam, powiem, kurwa, ty, że takie lecenie w chuja. Pogadam sobie z nim, nie? Bo kurwa mać, to nie można, to tak nie można, nie? To tak nie można, kurwa, czekać jak pizda, kurwa, na ten, nie? Ja nie wiem. Czy on w ogóle przyjedzie, kurwa, nie? Ale jak przyjedzie, ja sobie z nim pogadam, no, bo to kurwa, tak nie może być, no. Tak nie może być, kurwa, no. Dobra. Koniec, kurwa. No patrzcie tutaj ten, kurwa. Te, kurwa, kanadyjskie te. Nie, za głośno, kurwa. Kostek się nawraca. Kurwa, się zatankował. Się nawraca. Te double, kurwa, jak oni to nazywają? Double train. Tak, kurwa! Wiadomość przyszła mi na tego. No jedzie Gostek, kurwa. Dobra, co mi tutaj przysłali? Zobaczymy za chwilę, będziecie świadkami. A, tu nic nie widać, kurwa, co? New, welcome, a dobra. Spoko. Nic ciekawego. Kostek mi podziękował. Tam wysłałem jakąś wiadomość, nie? Dobra, nieważne. Czekamy. Kurwa. Odwala kierowcy w trasie. Ciekawostka dla wielbicieli traktorów. No wiem, że dużo z was tam się zapisało na ten mój kanał. Bo widzę, że tam macie wideo o traktorach, o takie tam ciekawe rzeczy. Ursus Transport. Ursus Transport, polska firma z Toronto. Znaczy polska, no właściciel, no. Większość Polaków tam pracowało, przynajmniej nie wiem jak teraz, ale swojego czasu. Posłuchajcie tutaj moje te narzekania, klęcie. Tak, klęcie? Czej, kląć. Ja klnę, ty klniesz? Czy klnie? Klnęć? Dobra, ale wiecie o co mi chodzi, kurde, nie będę języka polskiego się tego. Klęcie, tak? Moje klęcie? Dobra, nieważne! Rozumiecie o co mi chodzi, no? Dobra, nie. Więc te moje przeklinanie, o, tak będzie. Czy coś, słuchajcie, to jest jedna, ja to już mówiłem kiedyś na jakimś wideo, nie, pisałem. To jest jedna tysięczna, nie, co tu się dzieje, jedna tysięczna, nawet nie. Ta robota jest super, kurde, uwielbiam tę robotę, no. Człowiek jedzie, jest wolny, tu się czuje wolny, nie, Super jest, zajebiście jest, mówię, naprawdę. Te moje wideo nie przedstawiają dobrze może tej roboty, ale... Popatrzcie, ludzie, jedziecie... Zadupia... Pięknie, fajnie jest... Zajebista robota. Prowincja Manitoba, Kanada.